Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku. Jest jakoś po godzinie 10 i stwierdziłam, że dzisiaj nagram taki filmik, że 24 godziny jem tylko świąteczne jedzenie i stwierdziłam, że będzie taki fajny vlog z tego dnia. Jest 5 grudnia, jak to nagrywam i dzisiaj otworzę też na tym vlogu kalendarz adwentowy, a potem Wam powiem, o co bardziej chodzi. I w ogóle spadł śnieg, za oknem jest śnieg, jest tak pięknie. Ja mieszkam w Krakowie i tutaj jeszcze nie było śniegu, więc jest tu malutko, ale troszeczkę spadł i to jest tak ładnie wygląda. Przede mną dzisiaj nauka. Zapraszam Was do tego świątecznego odcinka. Dobra, kochani, a więc jak obiecałam, otworzyć na dzisiejszym vlogu kalendarz adwentowy. Hejka. Marta, to jesteśmy obie w takich sweterkach świątecznych. Na szybko się tylko wytłumaczę, co chodzi, bo z tego będzie osobny filmik. Zrobiłyśmy sobie po prostu razem kalendarz adwentowy, które stoją pod tą choinką. I codziennie otwieramy sobie prezenty. Tak. Nasze prezenty i jest dzień piąty. Dobra. Mamy szelki. Mamy mydełko. A mam ciasteczka świąteczne i dzisiaj tematycznie do filmiku właśnie. Korzenne. No ej, ale nawet te żelki też są świątecznej edycji. Nie? Się dograłeś. A ja mam właśnie żelki i mydełko z mydlami. Saw you didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Dobra, kochani, my już to jemy i chciałabym wam powiedzieć, że śniadanie jest giga świąteczne, bo składa się z... Tutaj jest tak cynamon, w ogóle kinderki też mi się kojarzą ze świętami, jest syrop plonowy, to masło orzechowe, które wam wcześniej pokazywałam, piernikowe, mamy jabłka, pawołki jabłek i ogólnie tak to się teraz tutaj prezentuje nasz wigilijny stół. Aha, i jeszcze mamy herbatę. Herbatę świąteczną od Weroniki dostałyśmy. Ona jest o smaku grzańca i rzeczywiście pachnie jak grzaniec, także nawet herbata jest świąteczna. Godziny 15. Ja już więcej nie jadłam, bo czekam na Martynę, aż wróci. Będziemy sobie robić taki właśnie polski wigilijny, trochę obiad. A w tym czasie ja, jak widzieliście wcześniej, uczę się. Mam jutro kolokwium z mikroekonomii. Już miałam dwa takie kolokwia z Excela, z informatyki, ale to było takie na komputerze i one jeszcze nie były takie, wiecie, że muszę coś kuć i w ogóle. A tutaj z tej ekonomii mam tyle wypisanych kartek, rzeczy, zadań i w ogóle tyle definicji, że tak naprawdę gdybym zabrała się za to dzień wcześniej, na pewno bym się niczego nie nauczyła. Jeszcze nie czuję się nauczona w 100%. Ogólnie idzie mi trochę ciężej, bo kurde, dawno się nie uczyłam od matury i tutaj wiecie, już te definicje nie są takie proste, zrozumiałe, jak tam były w liceum, tylko takie mądrzejsze słowa. Po prostu jakby na studiach zauważyłam, że na prostą rzecz da się bardzo skomplikować. Chciałabym, żeby ten filmik był ciekawy, ale to jest zwykła niedziela, którą spędzam przy biurku, jutro mam kolokwium i stwierdziłam, że po prostu wyciągnę kamerę. Ty, wy też lubicie study with me, jak opowiadam o nauce, o studiach, więc stwierdziłam, że tak po prostu połączę i chciałam wam powiedzieć o moim ostatnim odkryciu, które dostałam od babci. Nie wiedziałam, że takie coś istnieje chyba, ale jest to ogólnie taki dzbanek. Wzywa się herbatę po prostu świeczką i przysięgam, że to na strasznie długo starcza, że ja sobie leję normalnie herbatę. Przez na przykład ta herbata leży parę godzin, ona dalej jest ciepła i to jest mega super. Na przykład właśnie jak się uczę i chcę cały czas pić herbatę, to jakbym sobie zrobiła herbatę z banku, musiałabym ją od razu wypić, bo byłaby zimna, a tutaj jest taki wynalazek, że teraz piję i jest cieplutka. I żeby wyprzedzić pytania, to nie wiem skąd jest ten dzbanek, bo on ma już chyba trochę lat, ale patrzyłam ostatnio specjalnie na internecie i na przykład możecie kupić w Duka, ale tam jest trochę droższy. Allegro są, ogólnie na internecie można zamówić i one kosztują tak chyba w okolicy 100. Fajna inwestycja i polecam każdemu. Także ja dalej idę kuść tutaj ekonomię i no widzimy się potem.
ja zjem pierogi ruskie, tutaj je mam i popijam je barszczem, czyli w sumie tak jak na Wigilii się je, że zawsze są pierogi i jest barszcz, więc ja teraz tak zjem obiad, a na kolację zjem ładzanki, więc trochę tego będzie dużo, takiego jedzenia troszeczkę wigilijnego, ale w sumie o to chodziło w tym odcinku i będę pewnie pełna, bo tych ładzanek jest mnóstwo w tym opakowaniu, ale tak, teraz czekają na mnie pierożki. W kolejnym dniu stwierdziłam, że dogram taką część jakby z mojego dnia. Ja napisałam kolokwium, potem wam więcej o tym powiem. Jestem teraz na dworcu, bo dzisiaj jest poniedziałek i wracam do domu. Jest Mikołajki, a jutro planuję wstawić ten dzień, więc zobaczycie taki jakby dzień po dniu. Pogadam do was później, bo teraz tutaj jest dużo ludzi. Jest godzina 14.32. Ja siedzę na schodach na dworcu, bo czekam na pociąg. Pociąg mam o 14.50 i jadę na dwie noce do mojego miasta rodzinnego. Dzisiaj są Mikołajki w ogóle, a chcę to dodać jutro jako dodatkowy filmik, więc mam nadzieję, że mi się uda. I w ogóle wczoraj nagrywałam taki dzień jedzenia świątecznych rzeczy i chciałam nagrywać więcej, ale tak jak wam mówiłam, uczyłam się na kolokwium i właśnie jestem po napisaniu tego kolokwium. Wydaje mi się, że zdałam. Przynajmniej większość wiedziałam, ale wiadomo jak to jest, mogła mi się noga podwinąć. Ale też po prostu większość wiedziałam i to było kolokwium z mikroekonomii. Jedno w sumie chyba z takich większych, które będę miała teraz. Ale jeszcze przed sesją czekamy drugie kolokwium z ekonomii. Kupiłam sobie też obrażanka, mam go tutaj w torbie. Siedzę jak po prostu, nie powiem kto, ale wam pokażę jak ja siedzę. Wygląda to pewnie dziwnie i wiecie co najgorsze uczucie, jak ja nagrywam i nauczyłam się już nagrywać jak ludzie się patrzą, ale ludzie serio się patrzą i przychodzą cały czas i widzą, że gadam do kamery, ale już mam to gdzieś. Nauczyłam się tym nie przejmować na szczęście. W ogóle nie wiem czy to też nie nagram vloga, bo będziemy dekorować choinkę świąteczną w domu mojego taty, także możliwe, że nagram. Jak oglądacie w tym momencie, to możecie dodać w komentarzach, jakie chcecie koniecznie widzieć u mnie filmiki świąteczne. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together. Sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along, or you're just what I need. Kochani, przyjechałam do swojego miasta, a tutaj taka niespodzianka. Pada śnieg, a u mnie w Krakowie go nie było. Robimy unboxing prezentu na Mikołajki od mamy. Jaka fajna! Dziękuję bardzo, kochana. O, a tutaj jeszcze co? Jezu, nie! Ale mam piszankę słodką. Jeju. Ej, ale... Ej, ta szczotka jest taka słodka szczotka. Ale jesteśmy matching w tych bluzach. Ja mam XL jak ktoś. Reniferki. A ja mam jaki rozmiar? L. L? Czemu ty wzięłaś większy? Mamy dalej większy. Bo ja lubię większe. Ja też lubię większe. By nie było. Ty. Dawaj mi ten większy rozmiar! Dawaj mi go! Dawaj mi większy rozmiar!